W dzisiejszym odcinku znowu ustawimy losowy region w Brawl Stars. Jest to jedna z waszych ulubionych serii na tym kanale. Jeśli jej nie znacie, już wam tłumaczę. Wchodzimy tutaj w tą ikonkę lokalizację i rzeczywiście muszę wylosować jakąś lokalizację. Zmieniamy właśnie naszą lokalizację na tą, jaka zostanie wylosowana i sprawdzamy, kto jest najlepszy, na którym miejscu ja będę. Sprawdzamy również, czy nasz klub będzie jednym z najlepszych klubów, ponieważ zazwyczaj jest. No i zobaczymy, na których miejscach będę na moich postaciach. Tak jak widzicie, na szczelce mam prawie 1000 pucharków, więc zobaczymy, czy będę jednym z najlepszych graczy na danym regionie, albo wylosuje się nam jakiś region, który jest jakiś za dobry i będę tam dosłownie najgorszym graczem. Nie wiem, dzisiaj zobaczymy, więc na pewno będzie mega ciekawie. Jeśli chcecie kolejny odcinek właśnie z takiej serii, zostawcie 300 łapek i myślę, że możemy zrobić jeszcze kolejną część. No i myślę, że możemy przejść już do dzisiejszego odcinka, czyli do właśnie losowania jakiejś lokalizacja. Jestem ciekawy, co nam dzisiaj wylosuje. Ostatnio był bardzo dobry region. Wylosowała nam Brazylię, czyli najlepszy region w tej grze. Zobaczymy, czy może być gorzej, czy będzie lepiej. Nie wiem, jestem mega ciekawy, więc myślę, że możemy przejść już do losowania. Zasady losowania są proste. Przez kilka sekund zamykam oczy i po prostu losuję jakąś lokalizację. No i zobaczymy, co nam wypadnie. Ok, myślę, że możemy zaczynać losować. Zobaczymy, co nam wylosuje. Jestem mega ciekawy, czy będzie to jakaś dobra lokalizacja, czy to będzie jakaś słaba. Nie wiem, sprawdzamy. Uwaga, 3, 2, 1 i jak widzicie, wylosowało nam Irak. Ok, no jestem ciekawy, jak to rzeczywiście będzie. Coś słyszałem o tym państwie. Zazwyczaj jak nam losuje jakieś państwo albo jakiś region, to kompletnie nie mam pojęcia o danym regionie, ale coś słyszałem o tym państwie, więc myślę, że nie będzie tak źle. Jestem ciekawy, czy ten region jest dobry, czy nie. Myślę, że możemy kliknąć potwierdź. 3, 2, 1 i jak widzicie, zmieniłem lokalizację na Irak. Zobaczmy teraz, na którym miejscu ja będę, albo czy w ogóle będę w top 200, nie wiem, może tam jest jakoś mega dużo dobrych graczy, nie wiadomo, więc klikam na tabelę wyników i sprawdzamy, kto jest tam najlepszym graczem. Uwaga, 3, 2, 1 i jak widzicie, jestem nawet nie w top 200. O co chodzi? Ej, dobra, teraz się naprawdę zdziwiłem. Myślałem, że ta lokalizacja może być trochę słabsza, albo że ja chociażby będę w top 200, ale jak widzicie, ja nawet nie jestem tutaj w top 200, więc zobaczmy, kto jest najlepszym graczem na tej lokalizacji. Jestem mega ciekawy, więc sprawdźmy. I jest to ta oto osoba i ona chyba rzeczywiście jest z tego państwa, patrząc po tych literach, więc okej, zobaczmy, jakie on ma rangi. Zobaczmy, na szelce ma, jak widzicie, 35. Zobaczmy pod względem największej ilości pucharków. Jak widzicie, ma 1500 pucharków na Mortisie. Okej, no to jest niezły wyczyn, nie będę ukrywał. I 1500 na bazie. No konto ziomek ma naprawdę całkiem niezłe. Ma mastera, ma nawet 12 tysięcy punktów na masterze. I o co tutaj chodzi? Naprawdę mega dobrze. Zazwyczaj jak ktoś wbija mastera, no to ma 9 tysięcy punktów, ale ten ziomek poszedł o krok dalej i wbił 11 tysięcy, prawie 12. Okej, no nawet mamy tutaj jakiegoś youtubera, pozdrawiam go bardzo serdecznie. No i myślę, że możemy przejść do tego, kto jest najlepszym graczem na szelce. Ale przedtem sprawdźmy na innych postaciach, na których również mam w miarę dużo pucharków, na których miejscach ja tam będę. Sprawdźmy miejsce na panie P, sprawdźmy miejsce na bazie i na kicie, przed tym jak przyjdziemy oczywiście do Shelly. No i zaczynamy z panem P i zobaczcie, tutaj wygląda to o wiele lepiej. Mam 139 miejsce na panie P, a mam tylko 840 pucharków. Ogólnie no to sprawdzam pana P z tego powodu, że zawsze wiem, że mało osób ogólnie gra tą postacią i no nikt za bardzo nie wbija dużo pucharków na tej postaci. No i właśnie dzięki temu ja, który wbiłem trochę więcej pucharków na tej postaci, jestem na 139 miejscu, a zaznaczam, że nie znajduję się nawet w top 1000 najlepszych graczy, więc to według mnie jest naprawdę mega dobry wynik, że jestem tutaj na 139 miejscu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na innych postaciach. Drugą postać, którą sobie sprawdzimy przed szelką, no to jest oczywiście Baz. Na bazie, no myślę, że tutaj mogę być trochę niżej, z tego powodu, że Baz jest bardzo łatwą postacią do grania i według mnie na bazie mogę mieć trochę słabsze miejsce, ale nie wiem, zobaczmy. 3, 2, 1 i na bazie, jak widzicie, no nie myliłem się. 600 miejsce, naprawdę słabo, ale ważne jest to, że mieścimy się w tym top
1000. No i myślę, że możemy przejść do przedostatniej postaci, jaką sprawdzimy. Później przejdziemy oczywiście do klubów, ale przedtem mamy jeszcze kita, więc zobaczmy, na którym miejscu będę na kicie. Kit, też nie oszukujmy się, jest to bardzo banalna postać do grania, więc myślę, że tutaj też nie będzie jakoś mega dobre miejsce, ale nie wiem, zobaczmy. Uwaga, sprawdzamy na kicie. 3, 2, 1 i jak widzicie, na kicie nawet nie jestem w top 1000, a zaznaczam, że mam tyle samo pucharków, co na bazie i jeszcze mam nawet więcej pucharków niż na panie P, na którym byłem w top 100, więc to naprawdę jest dziwne. No jak widzicie, tutaj w Iraku mega dużo grają kitem. Mega mnie to w sumie też zdziwiło, że nawet nie jestem w top 1000, ale no okej. Myślę, że możemy przejść już do tej najlepszej postaci. Najlepsza postać to jest oczywiście Shelly. Jestem mega ciekawy, na którym miejscu będę na tej postaci, więc myślę, że możemy sprawdzać. Uwaga, 3, 2, 1. I jak widzicie, na szelce jestem na 200 miejscu, czyli całkiem nieźle. Zobaczmy, na którym miejscu bym był, gdybym nie miał jej zminusowanej. No to jak widzicie, byłbym o wiele wyżej. Byłbym w około top 50, gdybym tej postaci nie miał zminusowanej, ale niestety ostatnio ją zminusowałem i przez to nie jestem w nawet top 50. A mógłbym być, no niestety nie jestem, trudno. Przejdźmy rzeczywiście do tej najważniejszej rzeczy, czyli do sprawdzenia, na którym miejscu będzie nasz klub. Jestem mega ciekawy z tego powodu, że nasz klub zazwyczaj jest najlepszym klubem na danych lokalizacjach, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać tym razem, więc klikam tutaj na lokalizację klubu, zmieniam na Irak, no i zobaczmy, na którym miejscu będzie właśnie tam nasz klub. Jestem mega ciekawy. Obstawiam, że możemy być tak w top 10 najlepszych klubów. Nie wiem, jak to będzie tutaj. Wiem, jak to było na innych lokalizacjach, że na innych lokalizacjach zazwyczaj byliśmy najlepsi, ale zobaczmy, na którym miejscu będzie nasz klub. Uwaga! 3, 2, 1. I jak widzicie, nasz klub jest na 14 miejscu. Nieźle, patrząc na to, że mają tutaj naprawdę dobrych graczy, nie ukrywajmy. Mają tutaj po 90-80 tysięcy parków, no to całkiem nieźle, że nasz klub znajduje się na 14 miejscu. Co zauważyłem, większość graczy wydaje mi się, że rzeczywiście jest z tego państwa, ponieważ jak ustawiam inne lokalizacje, to gracze zazwyczaj są z innych lokalizacji i oni sobie tam po prostu tak dla fanu zmieniają lokalizację, tak jak ja, ale tutaj wydaje mi się, że jest dużo rodowitych graczy właśnie z tego państwa, dlatego tutaj jesteśmy na takim, no, niezadowalającym miejscu. Zazwyczaj jesteśmy jednymi z najlepszych, dzisiaj niestety nie, ale wciąż myślę, że lokalizacja jest naprawdę bardzo ciekawa i myślę, że odcinek też bardzo wam się podobał. To na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!